Hej, witajcie wszyscy serdecznie. Z tej strony przemawia do was, moi drodzy parafianie, Krzysiek Wer, Siemanko, Jaromir, cześć, cześć, Remix Kadzira, ahoj, Divioner, witam również. Ja jestem Czarny Generał Wojta Saif i zapraszamy was do kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Universalis 4. Bang, 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 co tu się dzieje, panie i panowie? Wszędzie wojny. Bengal cię ścignął z technologią. To się dzieje, a był Ma wojnę i szykuje się powoli do wojny domowej. Dał nam pożyczki. Ja ją szybko wydałem w sumie na budynki. Szybko wydane pieniądze, to są dobre. Krzysiek, idziemy równo w technologiach. To był taki mój cel od początku. O kurczę, żebyś... zaraz Mongyang przegra. Co? Przegra z Mingiem Mongyang. I teraz ja będę musiał walczyć z 25 tysięcy. O ile uprising? Ja 20-36! Co, u mnie? U mnie. U mnie? No to 13, się tu porobiło kiepsko. O kurde, moja hit presen. O ja, gdzie ty? O, a co robisz, Jaromir? O Jezu, to się za rok dopiero zrobi. Nic nie robię, bo na razie nic nie mogę zrobić. Bo te mingi całe... Kurczę, no. Ja nie widzę, co robi Mink. Wiesz co, on miał nagle przez chwilę 25 czy 6 tysięcy armii i dał w kość, że tak powiem, Mongyangowi. 36. To te 7 tysięcy, co wraca teraz? No nie wiem, gdzie co wraca, bo ja sobie na razie siedzę bezpiecznie w tym momencie w jednym miejscu. Tuż obok siebie idą, przepraszam. To nie, to 7 tysięcy to jest Mongyang, to są jakby sojusznicy. No tak, mówię o tym Mongyangowi, że... Ale już widzisz, atakuje w tym momencie Ming, 19 tysięcy atakuje Langsanga tam w... To już nie widzę, no, bo ja widzę tylko twoje ziemię. No dobra, nie wiem, czy nie pomóc tutaj, ale nie będę się z nim tam bił. O cholera jasna... A kiedy wy tą ajatuję do końca zjecie? Ja za chwilę. A, jednak będziesz. Tak, będę jadł. A to pasaj? Bo tak trochę stoję u ciebie też. A to spokojnie, oni na końcu. Taki pryszcz troszkę, ci powiem. Tak, bo oni mają 9K wojska, więc wiesz. W zasadzie to wygląda na to, że ja mogę siedzieć na tyłku i sobie sojusznicy tam pozdobywają teren. Bo na razie... No, tak to wygląda. Możesz. I mogę się wyautować z tym, co chcę w dowolnej chwili. Chyba. Szkoda, że ja nie mogę przejść do... Kolejnej ery? Kolejnej ery. Lotowcowej? A ja tu i. Żeby coś robić w ogóle. O, dobra, już jest 10%, idziemy stąd. Do widzenia, nie mogę wysłać. Ale wiesz, że to będzie 3 sekundy, jak ja rozwalę im armię, nawet jak tu połowę armii dośle. A nie mają nic na północ, bo ja nie widzę. Tylko te 4 mają? Te 3 prowincje tylko mają. 4 tysiące w sensie. No, tylko 4 tysiące mają. Aha. To przecież ma 11 i zje. Ja nie widzę tego na północy, więc dlatego się pytam. Temu ja tam dosłałem pół armii. Dobra, ja zobaczę, czy są jakieś te sposoby na zwiększenie limitu. Nowe działa, nowa kawaleria. Lecimy. Czemu ja nie mogę w tym momencie spokojem, znaczy white piece mogę zawrzeć, ale jak chcę przejąć coś, mimo że jakby ten war score jest 12%, a 9% potrzebuję, to nie mogę w tym momencie jakby wysłać żądań. Może dlatego, że nie jestem pierwszym tym? Tak, bo nie jesteś głównym. A no. Niech ich kurczę kaczka kopie. A masz tylko z głównym tym, prowadzącym wojnę, popisać osobny pokój, co wpłynie na koszta, w sensie polubienia, lubienia przez twojego sojusznika. Nie, bo będziesz miał, że w nawiasie, że wcześniej zawarłeś pokój, czy coś takiego. Chyba, że to ze Stolarisa jest, a tu nie działa. No nie wiem, trudno powiedzieć. Ming ma tu 20 tysięcy niedaleko, więc na razie wolę tam nie... Krzysiek. Za 3 miesiące bunt. 23 tysiące bunt mi wyskoczy w Kutai. Ja teraz ci nie pomogę, bo wojnę mam. Z kim? A ja tu ja. No. Ja tylko pół wojska wysłał tam. No tylko pół wojska. To teraz to by się opłacało dopiero... A drugie dopiero... O rany. Ileż nie, jest pokonany. Gdzie ty masz? Prestiż. Ja jeszcze nigdzie, o ja. O, moje statki walczą. O. Szok. Szok in progress. No. Ja nie jestem w stanie z Langsangiem sam się tu bić. Langsang ma teraz swoje własne kłopoty, bo on się bije z Mingiem przecież. Po mojej stronie. Znaczy po, w sumie po stronie Mongyanga.
To czekaj, to sprawdźmy, ile Langsang ma. O, stabilność mi wzrasta. Ale wiesz co, to Langsanga może nie atakuj, bo jak Langsang mi pomaga. Mink, moje statki okupiec, wygrały. Umąk. Jeszcze jeden... 18 tysięcy. Jak było ludzie? To ma być... Bengal ma jakąś wojnę domową. To jest ta wielka domowa? Jedyna czarna prowincja. O kurczę. 19. A ty ile masz? 25. No kurde, Bengal jest 3 razy większy, a ma tylko 3000 więcej ode mnie woja. Tam, tam, tam. O, mogę teraz temu wypowiedzieć wojnę Pegu, bo już nikt nie stanie w ich obronie. O, no to wciągaj. Tylko, że wiesz, tam się jeszcze błąkają 20-tysięczne armie, niestety. Ja ci nie pomogę, bo jeżeli Langsang nie dołączy, to ja nie mam jak przejść. Coś mi umarł? Ktoś? Jakiś? Mi padł sułtan. Aha. A gdzie się władca sprawdzało? Czekajcie, rząd. A, królowa. Rozu. Wow, 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 możecie chwilę dzwonić? Nie zapłodnij się i pamiętaj, to tylko gra komputerowa. Co powiedziałeś? Nie, tragedia. Graj dalej, graj dalej. O kurczę, mam jeszcze, ale mi się dzieje. Umarł mi król i nie mam legalnego tego, następcy. I kto się będzie bił o swoją sytuację? Nie, zaraz, jest król. To już no, nie wiem, co się dzieje. Ja mogę wejść na twój tron, jakbyś chciał. Nie. Zaraz, gdzieś mi ta znikła armia. Kurczę, no co to jest? Znikające armie jakieś? Kurczę, no. Co mi tu się odwala? Bo to tak zwykle, jak jakieś kolonie się chcą utworzyć. O, mogę nazwać nowego, że tak powiem, tego, następcę tronu. A nazwę go nie wiem. Krzysiu. Mogę nazwać go Remix? Co? Jak chcesz. No to dobra. To nie, będziesz nowym następcą tronu. A tu bachunia personalna wybucha pomiędzy Abą a tym Bengalem. O Jezu. I Bengal jest tą drugą stroną. Kurde ty, coraz więcej tego wybucha. Strasznie dużo się dzieje. No. No, konkret. Błędek, no. Zapomniałem, że wojna domowa to trwa tak przez dobre parę chyba lat. Dobra, wygląda na to, że sojusznicy sobie radzą z Mingiem, więc ja wypowiadam chyba wojnę Pegu w takim wypadku. Ale mi wybucha tu. A nie, bo on jest z Langsangiem z kolei skojarzony i z Mingiem. Co mnie? Ale mi tu wybucha. Czy nie? Że Pegu z tobą? Z Abą? Ale ja nie jestem sojusznikiem Aby. A... Co tu się odwala w ogóle? A casus belli taki, który jest, że mamy przejąć jakby stolicę Pegu, to jest ten właściwy, czy nie? Czy trzeba sobie dopłynąć? Nie, to nie jest. To nie jest ten właściwy. Siatkę szpiegowską mi ten. Och, no to może jeszcze nie tak od razu. Nie, buduję cały czas siatkę szpiegowską. Dobra, zobaczmy. Fabricate Climb. Langsang ma 18 tysięcy. Chiang Mai. Langsang ma 18 tysięcy. Jaromir, ty masz 26 tysięcy, ja mam 22 tysiące. Jeżeli byśmy mieli bić się z Pegu i Langsangiem, Langsang ma 18 Langsang nie dołączy do tej wojny, bo Langsang jest po mojej stronie w wojnie w tym momencie z Mingiem, dlatego chce zaatakować Pegu po prostu, bo nie przyjdzie mu z pomocą. No dobra, ale to sam robisz no, to w tej sytuacji, okay. Nie? To jak się śmieje, taki mam no nadzieję, nie, że nie przyjdzie w tym momencie z pomocą. Ja bym ci pomógł, tylko że nie jesteśmy sojusznikami. A niech się dzieje co chce. Zaatakowałem ich już. Sulu chce ode mnie ten sojusz. Niech się sulnie. Uciekli do tego. Jaki pocisk? Do Langsanga? Do Langsanga uciekli. Ty, albo można bez statków trochę. Nie, ale serio? No. Pegu uciekło do Langsanga. A nie możesz wejść tam na ich terytorium? A po co ich będę gonił? No to ty tylko Pegu masz ty. Ja mogę przejąć po prostu wszystkie prowincje Pegu i mam to gdzieś. I będziesz
ze mną graniczył. No może. O kurczę, znowu pożyczkę wziąłem. Kasy mi niestety brakuje. No wybacz, ale ja mam teraz 11 i ja muszę... A co to za horda blisko Bengalu? Prowincja jedna tylko. Co? I masz 105 lat wojny z nimi. Co, z tym wojną domową? Nie. Wystarczy, że znajmiesz jedną prowincję, a czy to Delhi, czy Jarkandu i masz 105 lat wojny z tymi ludźmi. Ten z nimi nie. Dobra, Pegu wraca, idzie do ciebie. O, widzę, że idzie. Oni się powinni już dawno posypać. Ale gdzieś poszło i nie widzę ich dalej. A, Delhi nie. Tu ci się udało. Chyba, że stanęli sobie tam. Masz czas. Ty już mi takie czarne scenariusze pisałeś. Dają mi podarunki, sojusznicy. No widzisz? Ty, a ważysz tak daleko zawsze z tym Mingiem? Jak daleko? Ja tam nigdzie nic nie robię. Oni się sami tam piorą. No ale okupowane przez Awa, to ty, twój wasal tak bije. No. Jaki wasal? Nie mam wasala. No, Langsang nie jest moim wasalem chyba. Mongyang. Mongyang nie. Ja mam, że Awa zajmuje tam Ming, tam daleko. Weź się zobacz. Gdzie? To jest Xi. No, occupied by Awa. A nie, jest, rzeczywiście. No to ja tam nie mam nic wspólnego z tym. Zajmuje dla siebie. O. Ale Langsang ma tam 6... A, już nie. Ty. Już się wyautowali się teraz. Mongyang się zwiększył straszliwie. Bo ale masz bunt u góry jakiś mocny. A nie, to tylko taka pustynna prowincja. No i koniec wojny domowej. Dobra, to ja mi zostałem tylko z Pegu w tym momencie. Dobra, Pegu dostało w kość. No dobra, koniec wojny domowej, 20 tysięcy ludzi jeszcze w manpowerze. Można z kimś walczyć, nie? Oj. Jak ja spłacę te wszystkie pożyczki? Pożyczunie. Panowie. Halo? A za niedługo ten, ruszymy tak. Na Langsang, co nie? No. Tylko pomnę na chwilę. No tylko, że teraz fajnie. Jak oni zawarli pokój, to ja teraz walczę z Langsangiem i z Mingiem. Masz przesrany jedny, co? No. Pegu, Ming, Langsang. Ratunku! Pomógłbym ci. Nie no, ale... Pegu, ale jakim to cudem? Oni dołączyli do wojny, jak przedtem nie chcieli. Wiesz, Krzysiek, możemy zrobić tak, że razem rzucimy się na wojnę z Langsangiem, to wtedy Langsang będzie ten... odciągnięty od Jaromira. A ile Langsang ma wojska? 18, jak ostatnio sprawdzałem. Zaraz jeszcze raz sprawdzę. A gdzie jest Langsang? Langsang. 14 tysięcy ma, przy czym 3 tysiące w zapasie. No dobrze, a jak ja mam 22 wypowiesz 000. Wojnę, to kto się włączy? No to ładny numer mi zrobili. Czekaj. Oj, teraz przegram i już jestem po sprawie. A tak dobrze szło. Kurczę, ale to nie wiedziałem, że to tak można. No to teraz przegrałem. O, Wojtas, tu o to sprawdzasz. No bo musiałem ten. Dyplomatę. Nie musiałeś dyplomat. A może musiałeś. Pegu nie dołączy, Mongyang dołączy. Ale co to jest Mongyang? Na północ od Jarosława. Ale coś się bije. No nie, to ja mam już w tym momencie przekichane. A nie może jakiś status quo z Mingiem? No nie mam, bo jestem na minus 2%. Spóźniłem się trochę. Mam w tym momencie, oni mają z 30 tysięcy na moim terenie do kupy. To jakiś, nie wiem, kurde, masz przesłane. No nie mam możliwości żadnego w tym momencie. Co mogę mu pomóc? Ale jesteś w stanie mu pomóc? No za chwileczkę. Jak mnie może wezwać w ogóle? No może cię na pewno wezwać. Tylko żebyś mu pomógł, a my najwyżej z tym. Langsanga możemy odciągnąć. Na przykład Wojtas wypowie Langsangowi wojnę. Mam nadzieję, że masz kasus belli. Jak nie, to rób.
Może spauzujmy trochę. Rozpauzujmy, dogadamy. To trzeba się naradzić. No ty... Więc tak, Bengal będzie musiał jakoś uratować... No to zwolnijcie trochę. Halo? No coś słabo słychać. Cicho. To będzie tak. Mucha mi wleciała do zupy. 17-18 tysięcy Langsang ma u Awy i to powinno być wszystko, co ma. 33 tysiące mają do kupy. Pegu, Langsang i Ming. Mówię o samym Langsangu, bo my możemy odciągnąć Langsang tylko. Langsang ma 17 tysięcy obecnie i w ogóle manpowera praktycznie. No, więc ja mam manpowera 0 w tym momencie. A z Krzyśkiem mamy 36 tysięcy obecnie, nie? Tak, bo nie licz mojej jedenastki, bo na razie ona jeszcze siedzi tam, ale w razie czego przyjdzie. Dobrze, dobra, to ja sobie zwerbuję generała w tej sytuacji. Tak, zwerbuj se. To gramy już, bo po co tak stać? A my się właśnie, kwitnie. A to teraz jak mam wyzwać was na jakieś tam... Znaczy Wojtas wojnę wypowie Langsangowi, a ty musisz przyzwać Bengal. Dobrze mówię Bengal? Ale jak mam to zrobić? Na mnie znajdziesz w dyplomacji pierwszej. I co mam tam, gdzie? Call to arms, yes. Ming ma tylko 40 tysięcy. Ming ma 40 tysięcy. Limit. Tylko wiesz, fajnie jakbyśmy się tak podzielili, że ty bardziej potem zajmujesz prawą stronę. Tak, 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 ale ja chcę iść najpierw z tobą, że jak się cofnie, już się cofa 17 tysięcy Langsanga. Langsang ma... Im rozwalili wojsko. Tak, Langsang ma tylko to 17 tysięcy, z czego 5 tysięcy najemników. Ja wchodzę pierwszy armią, jak coś zawsze. Co się stało? No kurde, bo on chce wypowiedzieć wojnę, nie? Aha. Aha, tylko musiałbym co zrobić? Musiałbym casus belli zrobić, nie? A to nie. Przecież mówiłeś, że masz. Znaczy mam siatkę szpiegowską, nie? I to fabricate claim teraz muszę zrobić, co kosztuje 20, a mam 70, nie? No to śmiało. To daj sobie na przykład champ... Prowincję byle jaką. Champ pasak, bo to jest tak champ. Prawie dla ciebie. Dobra, Remix, jak ty stoisz z tym buntem tam u góry u siebie? Już pod koniec. O, dobra. Bo tak. Zrobić? Jak mam punkty? Nie, tylko jedno i bierzesz casus belli na to, więcej ci się na razie nie opłaca i wtedy masz od razu wojnę. Okej, to... Tylko, że jak masz casus belli do prowincji i też, żebyś chciał więcej wziąć, to śmiało możesz wziąć, bo masz wtedy mniej płacisz ten za prowincję. Langsang ma zerwany sojusz ze Monkiangiem i ma jedynie sojusz z Pegu, który nie dołączy. No i git, no to... I tak, moja... No to Malakę wzywam i confirm. Ale czekaj, czy żeby czegoś nie wiedzieć. Możesz Conquer, nie? Zawsze kas. Żeby to humiliate czasem jasne. Take capital czy show superiority? Nie, take to capital. Co coś casus belli przed chwilą zrobił. To nie mam tej opcji. No jak? Jeszcze... Na ten prowincję no właśnie, przejąć, którą przed chwilą klikłeś? To musi odpauzować, tak. Musi. Teraz. Dobra. No co? Moja propozycja. Bengal idzie z Awą na Ming, wy idziecie na Langsang. Tylko trzeba to zorganizować tak w miarę. Ja mogę jeszcze to też. Tak zrobią. Ale poczekaj, to ja mogę ciebie wyzwać w tym momencie Call to Arms, mogę Khmerów, czyli Wojta Sajta wezwać też. Ale ja wtedy nic nie zrobię. Ale oni chcą mieć osobny wojnę z Langsangiem, żeby ugryźć go. Od tego wojny twojej. Dobra. Ja jeszcze pomógł. Bo dobra, jak ty weźmiesz gotowi? Khmera, to ja wam nie pomogę. Tak, i słuchaj, dobra. Jak zbiją trochę Langsang, to możesz wziąć tego Remixa do wojny. Wtedy im już go wziąłem. Wtedy tobie się zwiększy ten. Remix już jest w wojnie. Bengal już jest wciągnięty. No jestem. Tak, już. Okej, dobra. To teraz czekamy tylko aż Wojta zogarnie. Jakby mi ktoś jeszcze trochę dał... ja czekam na was, żeby skonfirmować. Jakby ktoś jeszcze... Jeszcze omawiacie, nie? No. Ja tu jestem z boku obserwator. Jakby ktoś miał jeszcze pożyczyć trochę kasy. Jakby ktoś miał jeszcze pożyczyć kasy, no to ja bym sobie najemników trochę dotegował wtedy. No ja opłacam już najemników u siebie. To jedynie Bengal, bo ja mam mało. Mi już połowa budżetu poszła na tych najemników. 500. A ile masz? No to masz ponad 5 razy tyle co ja. Ja mam 120. Ale dobra, no to może wiesz co, jak ten. Jak pomożesz mi militarnie, masz 32 tysiące, dzięki. To w tym momencie powinieneś sobie poradzić z tymi Pegu, Mingiem i tym podobnymi. Tylko muszę poczekać chyba tam niecały miesiąc, żeby Gynka zwerbować. Tak, dobra. Bez Gynka to nie ma co się pchać.
Ja sobie zwerbuję trochę tych najemników. Tylko mnie przyzwij. No tak, jesteś zaznaczony. A też zaczął padać. Dobra, to wchodzimy, nie? Dobra, Langsang, a... Tylko 14 wchodzisz? Tak, tylko 14 wchodzisz. A, ty możesz tak. Wywiązkowego generała, to spoko. Tutaj to możecie po 1000 ustawić, ty i obrężecie główną armią forty. No, idź wyżej, bo to zajmuje... No, a mniejsza. Budujcie sobie po 1000 najemnika i... Weź tą 6 też. Ej, to jakiś makakasar, dobra. Ej, ta 17 Langsanga się cofa. No bo leci na nas, więc... Dobra, ja mogę pomóc coś dziecko. Tutaj. Niedobre prowincje Wojtas zabiera, no ale trudno. Co? To co mam robić, żeby nie dobra, zajmować Alstacią? No armię, nic, idź, rozwaliłem armię Mingowi i Langsangowi. Dzięki. Tak, idźcie na forty. Już ten, nie zajmuję ci już. Co ty robisz teraz? Co ty robisz, Wojtas? Idźcie na forty. Idźcie a dasz radę jeszcze, gdzie teraz idziesz? No bo Krzysiek miał ten problem, że ten, dobra. Że zajmuje mu ziemię. Odbijesz mi tę ziemię, Xenvi i tak dalej? Kto pierwszy, ten lepszy. Kurna, pauza, bo jest bałagan. Nie wiem, co kto mówi. Jak nie uczestniczysz w wojnie, to nie mów, kto pierwszy, ten lepszy. Obserwator jestem. No to obserwuj se. No to dobra, no to skoro ten... mówisz, że ci zajmuje ziemię, to czemu ten... Wojtas z lewej strony uderzył, a nie z prawej? No Wojtas powinien z prawej iść, ale... No dobra, no a to tak prowincja w prowincję? Nie, miałem z prawej iść, tylko mieliśmy razem się trzymać obok siebie. Ze względu na Langsa. O, teraz o dobrą prowincję oblężasz, z fortem. Bo tylko te mają jakieś znaczenie w wojnie, reszta mają się słabe znaczenia. Dobra, no to ja idę dalej, a co Jaromir mówił, to już może mówić. Ja mówię, że ja się zająłbym chętnie dalej odbijaniem pegu, bo to nabija teraz w ten, no, punkty. A ewentualnie, nie wiem, czy Remix dasz rady odbić moje terytoria Xenvi, które są okupowane, czy mam coś tam wysłać sobie? Langsang idzie na mnie. To zaraz będę robił, tylko po prostu fortpię wzajemnie. Dobra, to ja się zajmuję tutaj tym, pegu. Podbijaniem. Poradzisz se z nim? No, a ile ich tam jest pegu? 20 tysięcy na 16 tysięcy tutaj jest. O kurczę, to sobie nie poradzę. Ja mam 8 tysięcy. Tu o swoich mówię. O swoich chłopakach? Pokonasz ich. Goni ich, goni ich armię. Tak. O. O, Belino. Czy ich dogonię? Dym, 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 dym. Trzeba ich dogonić. To jak gdzie oni się podzieli? Nie widzę ich. W prawo. Kurde, manpower już poszedł. Do góry poszli swojego, w prawo, w prawo. Kurna. Nie! Kajti, co ty ten? Kajti. Co ty robisz? Siedź tam, siedź w tej prowincji. Oblężaj ją. Merat. O, już widzisz, nad tobą są. O, dawaj, Wojtas mi tu prestiż. Porty mam blokowane. Wojtas, możliwe, że oni idą na mnie. To tak wygląda na to, jakby mi moje statki zniszczyły. Masz za mało ludzi, żeby zdobyć stolicę Pegu. Mam ci iść tu pomóc? Chodź, będziemy walczyć, mam statki. Chodź, ja się w nich wbijam. Ale nie, piechoty masz za mało, żeby zdobyć Pegu prowincję. Tak? No. Czemu mam za mało? To mało piechoty masz. Jak na oko? Musisz mieć więcej niż no, fort. Nie mogłem inaczej. No mam 5000 piechoty, a fort ma 3000. Trzymaj się! Będziesz? Doszedł. Yes. Gonimy ich. Oho. Tutaj nie mogłem iść inaczej. Wojtas, ile masz dukatów? 62. Ja nie mogę iść do góry. A przychód masz jakiś? O kurde, zbierają. Będą mi kilkanaście tysięcy. Spokojnie. Coś tam 11 tysięcy atakuje pegu u góry. Nie musimy mieć aż 11 tysięcy na dole. Nie no, to Div, trzyma na wszelki wypadek, bo ja to... Tak właśnie walcząc to... 5 tysięcy starczy, tam możesz zostawić. 30 tysięcy jakieś tam zaatakowało. Trzymajcie kciuki. Trzymamy. Ja próbuję tu... No właśnie, jest. To jest jednak elita armii bengalskiej. No. Gdzie oni są teraz?
Ale 11 tysięcy idzie tam do ciebie. Dobra, ja wiem, co oni chcą zrobić. Ja muszę iść tak. Taka linia obrony w ogóle. Dobra, nie, okej, wiesz co? Krzysiek, jest taki problem, że jak... Stój tu, gdzie ja mam fort. Stój tu, pomożesz mi przejąć. Kurna, stop. Bo mi wysypało te... Kogo ci wysypało? Eventy mi wysypało, sorry. Ja wiem, że takie slalony robię, no ale jak w ostatniej chwili mi event wyskakuje, mam stać tam, gdzie ty stoisz, tak? To dużo ich było, przerąbałem. Bo jak raz szli oni na moje ziemię, a jak próbowałem im odciąć drogę, to zaczynali na ciebie iść. A nadkładałem drogi w stosunku do nich przez ten głupi fort. Poczekaj, popatrzmy, jak Awa walczy z Pegu. No właśnie. Dobra, nie mam armii już. Bo tu przeszkadzali. No. No Pegu z tym, z Mingiem się połączyli. Ming rozwaliłem, ale Pegu już wtedy było za dużo ludzi. 13 tysięcy jeszcze jest. Na pewno powinniśmy razem tu stać, Krzysiek? Tak, szybciej to pokonamy. O kurcze. Robi się kiepsko. Znowu. A weź spróbuj Jaromir z Langsangiem tak osobno spisować. No, spróbuj tam tak, żeby było pojedynczo. Z Langsangiem? To znaczy jak? Zaraz, to zwolnijcie może. Dajcie pauzę. Momencik. Czyli na Langsanga. Słuch for peace, tak? Aha. Coś mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić, tylko mogę white peace. No to weź. Zawsze coś. Okej. Bo tu 13 u nas siedzą. Zaraz, jeszcze przeczytam, czy wszystko jest ok. White Peace, no, tak. Ta 13 to nie jest oprócz tego, z czym walczyliśmy. Dobra, poszedł? Nie, to jest wszystko, co mają. Poszedł pokój? Powiedz, nie przejmuj się na zapas. Możecie odpauzować na chwilę, zobaczmy, czy zaakceptują. Ok, czyli co, zostało tylko Pegu w tym momencie. I Ming. A może z Mingiem dam rady też? No weź spróbuj też, no. Na medium już są, tam trochę sterali tą wojną. Mają jeszcze wojenki. Tak? Nie mogę. Z Pegu nie mogę. A czy nie z Pegu, tylko z tym. Co tu jest za 8 tysięcy? Pegu na górze. To jeszcze jest, jakbyśmy razem... Aha, nie zdążę tam do ciebie. Znaczy to nie jest mój. Dobra. A, to jest Mongyang. Teraz można spokojnie iść do góry. Dobra, muszę chyba na górę iść i trochę pozbyć się tej armii Pegu. Dalej idę, dobra? No wyżej tam na fort. Pokonać, masz już 11 to. No wiem, tylko to jest wszystko najmniej... 18 jakaś idzie, wow. To już się Ming idzie? Ming idzie. 25 tysięcy, to nie ma szans, żebym cokolwiek tam zrobił. Ty jeszcze na północy na północy jeszcze Mik ma 18. Moje ziemię przyjmuje teraz. No, nawet nie da się mu nic tutaj im dać generalnie. No nie wiem, co możemy zrobić. Też nie wiem, no. Nawet nie mam kasy, żeby... Nie, trochę kasy mam. Tam się oddziały przegrupowujemy, już widzę. Widzę. Ale mam 0 manpowera w tej chwili, to 16 co mam, to jest wszystko. Bo ja dostaję manpowera od Pegu, jakie mędy. Jak połączymy siły, to może... Najemników robię jeszcze. Jezus, myślałem, że tu coś idzie, to Pegu. Musimy tak do tych 20% dolecieć, żeby... Czy Wojta, zajmujesz coś dla siebie? O, widzę, że tam gromadzisz armię, Remix. No, najemnicy, nie? No ja też. Jak będziesz miał, nie wiem, z 10 tysięcy przynajmniej, to możemy już podskoczyć temu Langsangowi i Mingowi. Samemu Mingowi i Pegu. No, Mingowi i Pegu, znaczy się. A tam, gdzie możecie, to ten. Dobra, idę. Tam, najlepsze prowizje masz przy brzegu. Podpisywać to sobie podpisy, jak z czegoś nie będziesz brał, na przykład jak Mongyang z wami walczy czy coś, to...
Pegus jest na low, ona już powiedział tam. 35 tysięcy się tam zgromadziło. No, kurczę, widzę. To nic nie zrobimy. A to 14? Wojta, zrób sobie jakiegoś najemnika i te dolne przejmuj. A ten Langsang stoi z tą 14 i on nie może wrócić do kraju, który wy oblegacie. Zdaje się? No to co ja mu poradzę? 36 tysięcy tam jest armia. No, jest niedobrze. No to jest kiepsko. To chyba nawet we dwójkę sobie nie damy rady. Chodź na rzece, ustaw. Chodź bliżej. Weź takich. Na której rzece? Na jakiejkolwiek. W Pagan możesz się nawet ustawić. Ja szybko zdążę dobiec. Tam gdzie jesteś, Bengal w tym momencie? Na Mongy Pai, tak? Albo tam w sumie do mnie, no. Albo. Nie? Albo chodź na stolicę mu zajmiemy, Pegu. We dwóch będziemy przejmować, to... I tu jeszcze przez rzekę oni by musieli przechodzić. Więc dawaj. Lecimy. Czyli siedzimy po prostu u Pegu. No, to zajmujemy, no. No ale oni moją stolicę przejmują teraz. O kurcze, nie mogę spłacić pożyczek. Dajcie mu kasę, jak ktoś ma. A to ja mogę ci dać. Dobra, dziękuję. Mnie się pytasz? Czy Jaromira? Ktokolwiek. Ty się stawa, tak? Bo ja już nawet nie mam kasy na najemników w tym momencie. Ty się stawa, co nie? Okej, okay, dzięki. Od mnie Sawa. Halo. Tak, Awa jest. Dobra. Tyle ci mogę wysłać co najwyżej, tuż pół mojego. Dobra, dzięki. O, lera, ciężko z tym przy obleganiu. Chyba zakończymy tę serię. Nie, no to już wywalczymy. Zobacz. Może być taka kwota? Zajmiemy stolicę Pegu, to automatycznie będą chcieli pobrać. No, już mi stolica jest w tym momencie, że tak powiem. Ale spokojnie, jeszcze będę wygrywany niby. Kurczę, nie sądziłem, że to po prostu tak ten. Myślałem, że jak oni są zaangażowani w tą wojnę i ja wypowiadam Pegu, to, że tak powiem, nie dołączą do tego. No, Langsangła nie zjechany. Tylko żeś tak Krzysiek się w tego Wojtasa trochę ograniczył. No temu już więcej nie robię. To jedną prowincję tu na prawo, tą Xiang Yangyong. Co? No to jedną prowincję, weź sobie, a oblężesz czymś? O dobra, oblężesz. Nie mam podglądu. O właśnie tam. A no wiesz, ten cyperek taki się znowu wcisnął. Na tylko jedną prowincję. Może ja bym poszedł z tej Pegu póki co, póki nie ma tam dużej armii, odbił sobie swoją prowincję tą. No dobra. Tak, Krzysiek, ty możesz osobno pokój z Langsangiem? Na moich tych pustkowiach, więc. A, dobra. Tak. No dobrze, to najpierw Krzysiek sobie pokój, a później ten. Wojtas. A Pegu, woła do mnie. Peace. Kto się woła pokój? Pegu. Jak to Pegu? Dobra, mam jedną sztukę złota. 10 tysięcy maszeruje. Ci pożyczka grozi? Pegu. No pożyczek jeszcze nie zaciągałem, więc może. Masz jedną sztukę złota? Mhm. Wystanie ci 25, ale więcej już nie mam, 37 dukatów, to jest, wiesz... Spoko. To i tak mnie ratuje, dzięki. Mogę dwie kolonie utrzymuję. A wy jesteście z Langshangiem... Ten, z Langshangiem jesteś w stanie podpisać biały pokój albo coś? Ja? Wojta, ja. Jaromir. Ja z Langshangiem nie wojuję już. Już dawno. No my blokujemy jego armię. Tylko w Langsang już w ogóle w tym momencie nam nie ten. Ming robi, że tak powiem, tylko, że tak powiem, problemy. O, mogę z Mingiem zawrzeć pokój. Biały? Tak. No to bieraj. To bier. Dobra, i teraz jesteśmy od razu na 37 i możemy sobie z Pegu dać spokojnie radę. To teraz skończycie wojnę, kończymy odcinek, tak? No, tak, o kurde, 34 minuty. Spokojnie, no. Spokojnie, jest, możemy kończyć odcinek i następnym dokończymy dalej, nie? Jezu, jeszcze. O, jesteś jeszcze, mam 21 tysięcy jakieś te niepokoje. O kurde. I 16 tysięcy. A było już tak pięknie. To co, zaatakujemy może ten remix tych na dole w Tungo? Weź sobie tą jedynką, podbijaj tę resztę, bo Fort masz tylko jeden, przejmij to wszystko do końca. Tą jedynką możesz iść na Xiaifeng, Spitu coś tam, Cutback, bo... Coś cię ściszyło bardzo. No właśnie. Bo nic nie mówię. Ogłoda. Ty 14 idzie na ciebie. Możesz wszystkie pozostałe prowincje tą jedynką podbić. Dawaj, już nie, ja robię. O, lecą na mnie. Pisuj z tym Pego już. Ty, Wojtas.
Łap to pauza. Remix. O, to sporo tu weszło. Do Krzysiek możesz sobie... Ja bym podpisał pokój, tak samo potem ty, bo my już nic nie zyskamy od tego. Co, teraz pokój mam zawrzeć? Znaczy ty nie. Nie, najpierw Krzysiek, później ty. Najpierw ja, potem ty, dobra? Chyba, że ci nie dadzę później. Ile masz armii, Wojtas? 10 tysięcy. No, to możesz być średniastem. To ale co? Słuchajcie, możemy spauzować z tym, z PEGu w tym momencie, spisować. No, pisuj. Spisuj, a jak się przekazuje dla ciebie jakąś, chcesz coś? Nie. No to dobra, to biorę wszystko, co potrafię w tym momencie. Okej. Okay. Masz 19%. Dobra. No to odpauzować chwilę. Nie odpauzowujcie. Tak? Mamy gorszą sytuację, jesteśmy w trakcie bitwy. Skończyliście na chwilę? Bo jak coś, to dogadam się teraz z Wojtasem, jeżeli chcecie dobra. Odpauzować. To czekajcie, nie odpauzujcie. Wojtas, ja wezmę coś, podpiszę pokój, a potem ty szybko odpauzujemy i ty szybko bierzesz pokój. Dobra? Dobra. Bo ja pierwszy, bo tyś przyjął wojnę. Okej. Okay. Dobra, już. O, tego. Mogę wziąć raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć prowincji. Tak? Później Wojtas na narodzie nie został, jak to wiesz, podpiszesz pokój i mu ten wartość pokoju spadnie. Ale jak to zrobimy? Jeżeli ja pierwszy. Dobra, ja wezmę trzy prowincje. Weź ile możesz, żeby oni jak najmniej mieli terytoriów. No, to będziesz większy procent będzie miał, nie? No dobra, to ja podpisuję. No i co? Wysłałeś? Wysłałem, teraz odpauzujcie i zapomnij. Czekaj, ja to zrobię, dobra? Nie mogę. Dobra, no to remix musi. No i teraz pauza. Jak tam możesz? Ile masz? I teraz... No jest. Sorry, nie widziałem. Sure of peace. Możesz coś skłonać? Mi spadło do 27% teraz. No i zażarte. I pegosyt dojesz później. No tylko muszę tych... z tymi... Możesz coś od nich wziąć? Poradzić sobie. Mogę, ale przybrzeżne najlepiej, nie? Nie, zaraz ci powiem. A tak, przybrzeżne były bogatsze. Weź sobie tak. No 13 development, no. Weź sobie tak. Czapsak? Czekaj. Gdzie jest najwięcej ludności? Ja nie mam do tego wyjścia. Kucharu Suvarin. Masz najwięcej ludności? Gdzie to jest? Nad tobą, nad Angokor. A! Gdzie tu patrzysz? Czapsak wezmę. Już się nie zgadzają, tylko jedną prowincję mogę wziąć. Jedną tylko możesz? Tylko jedną mogę. To biedno. A to weź. Weź jakąś mniejszą najwyżej. A trzy ci dadę na Kochnucha, to coś tam? To jest ośrodek handlowy. Gdzie? No, przybrzeżna tam między Krzyśkiem już, a tobą. To jedno takie. Przy wodzie, no. Nakhon. No. No, bo tu się nie widzę. To? To ona jest przybrzeżna, ona ma tu mieć, widzę. A jeszcze jakąś ci dadzą, czy nie? Nie. W ogóle biedne te prowincje, tu 75%. A z innej opcji na przykład więcej ci dadzą prowincji, czy nie bardzo? A jeszcze coś wydębisz złota? No złota to sporo mogę A nie, nawet nie sporo. Złota to mogę 42 tylko. No zawsze coś. No to zawsze coś. To i tak no, weźmie więcej niż ja mam pieniędzy. To zawsze coś. Akurat weźmiesz wiadomość. Ja tak długo czekałem, żeby z tym Langsangiem się bić i ten. Jedną prowincję wezmę tylko. No ale potem wiesz. A z kim masz sojusz? Rzucimy się znowu. Tak, żebyś ty więcej podbił tym razem. No dobra, no to wysyłam. Send demands. I remix. Pauza play. Akceptacja. Dobra. Okay. To chyba kończymy, bo mnie zaraz. O, ratunku! Nie uciekaj, rozwalimy. Tak? A ty jesteś razem po mojej stronie dalej? No. To no chyba sobie. To jak tam? Dobra. No dobra, no to ja uzupełniam swoje te... To dzięki remix. Minutę. Teraz przechodzę w tryb wegetacji. I teraz ja mam takie pytanie do was, bo kończymy teraz odcinek, nie? No. Tak. Czy chcecie zachować ten 40-minutowy, czy dzielimy na dwa? Nie wystarczy, 40 może być. To jest jeszcze do zaakceptowania. No, jeszcze wrzucę, no tak mamy wyprzedzone pełno. No to dobra, będę rok wrzucał, ale wrzucę. No to ja dwa. Dobra, no to kończmy, żeby już nie przedłużać no. Go. No.
No to dziękuję, widzowie. Dużo się działo teraz. Bardzo dużo. No ta wojna dla mnie nie poszła tak, jak chciałem, aczkolwiek chyba nie mam co marudzić w porównaniu z Jaromirem. No, ja dzięki pomocy Remixa i waszej jakby udało się opanować trochę tę sytuację krytyczną. Tylko, że no. strasznie mało zdobyłem teraz. Remix się trochę splakował. No ale ten, trzymam za słowo Krzyśka, że zrobimy drugą wojnę w przyszłości i ten, więcej wtedy ja wezmę. Tak, tak, tak. Ja Krzyś, tak się chamsko tam wcisnął. Ty poradziłeś sobie z tymi, bo nie patrzyłem z tymi. Z kimi? No, nie, ja tu sobie kwitnę, jak wspominałem. No, a ja teraz będę wegetował, nie? Dwie prowincje, dwie kolonie muszę opłacać, to mnie kupę pieniędzy kosztuje. No i Bengal zostaje jeszcze, nie? Bengal, jakieś wnioski po tym specjalnym odcinku? Że mam dużo pustyni. Pełen wegetacji u mnie teraz. Czyli to co, czyli cała seria u mnie. Dobra, dziękuję wam wszystkim, chłopaki. No dzięki. Dzięki. Dziękuję wam, widzowie. Trzymajcie się ciepło i bye bye. Bye bye. Cześć. Czoła.